Ostatnio na Podgórkach Tynieckich trwały jakieś prace, robiono coś z linią brzegową. Tak to dzisiaj. Bazowym, gdzie najczęściej organizowane są zawody. Ten odcinek, a ten odcinku też były stanowiska, z tym, że takie w krzaku. Natomiast jeśli chodzi o przejazd tą drogą, no to tutaj jest bardzo fajnie zrobione w tej chwili. Byłem tu kilka dni przed tymi robotami, to po prostu tutaj musiałem ostrożnie wycofywać autem, żeby się przesmyknąć między tymi wszystkimi krzakami, które wisiały z każdej strony. Nie znam się na tym, nie mam pojęcia, czy to dobrze, czy to źle. Natomiast mam taką nadzieję, że w przyszłym roku, jak to już się tak uklepie, zarośnie, woda ustabilizuje, to będą lepsze warunki dla ryb. I rybostan może się zwiększy, może będzie więcej tej średniej ryby, większej ryby. Nie wiem, bardzo dużo tutaj z tej drobnicy, a życie pokaże.